W dniu dzisiejszym na terenie gminy Grzmiącej, między miejscowością Krosino a Sucha, odbyły się ćwiczenie na terenie lasu. Był tam symulowany pożar lasu. W akcji uczestniczyły OSP Krosino, dwa zastępy, trzy zastępy OSP Grzmiąca, OSP Storkowo i gościnnie strażacy z powiatu białogardzkiego z miejscowości Tychowo. W drugiej części ćwiczeń została przeprowadzona symulacja wypadku masowego na terenie miejscowości Krosino przy placu zabaw. Samochód osobowy uległ wypadkowi. No i osoba tak samo była poszkodowana, która zawisła na drzewie i było wiele osób poszkodowanych. Wszystkie zastępy alarmowo po pożarze lasu udały się na miejsce drugiej części ćwiczeń. No i tutaj uwalniali osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym oraz udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy. Bye.